Witamy serdecznie razem z nami w studiu w Czulcy Sienkiewicza. Miał blisko Antoni Mencel, jeden z młodzieżowców leszczyńskich Byków. Witamy serdecznie. Witam serdecznie wszystkich. I przedstawiciel FOG-u Unii Leszno, Rafał Dobrowolski. Witam, dzień dobry. Rafał, rozpoczniemy może od siebie takie najważniejsze informacje organizacyjne przed tym, jak tu Grzegorz powiedział, arcyważnym, miejmy nadzieję, arcyciekawym spotkaniem na Stadionie Smoczyka, bo było nie było to inauguracja rozgrywek żużlowej Ekstraligi. Tak, dokładnie, zgadza się inauguracja PGE Ekstraligi 2024, naszym rywalem Tauron Włókniarz Częstochowa. Muszę powiedzieć, że wczoraj po tej informacji, kiedy opublikowaliśmy, że Janusz Kłodzi wystartuje w dzisiejszym spotkaniu, bardzo ruszyła się sprzedaż biletu na ten dzisiejszy pojedynek, więc mamy nadzieję, że dzisiaj świetna atmosfera będzie wieczorem na stadionie imienia Alfreda Smoczyka. Również zapowiada się większa grupa kibiców z Częstochowy, co mieliśmy w tym tygodniu wiele telefonów z Częstochowy odnośnie właśnie tego spotkania i sprzedaży biletów. I te najważniejsze informacje organizacyjne to kasy biletowe otwieramy dzisiaj o godzinie 17, zarówno ulica Strzelecka, jak i 17 stycznia. Bramy stadionu otworzymy 2 godziny przed rozpoczęciem meczu, czyli o godzinie 18.30. Parkingi, tak jak zawsze, skośne parkowanie ulica 17 stycznia. Zablokowana będzie ulica Strzelecka. Będzie parking dla kibiców przy ulicy Okrężnej. Tam będzie można zaparkować. Również tam auta osobowe kibiców z Częstochowy będą mogły parkować. Jakieś autobusy, busy, to wtedy ci kibice będą pod sektorem gości ulokowani. Wiele będzie również działo się w alejce prowadzącej na stadion. Od godziny 19 będzie można tam spotkać Romana Jankowskiego i jego adeptów, którzy będą przyjmować zapisy do szkółki żużlowej. Więc tutaj też w ramach regulaminu szkolenia młodzieży musimy gdzieś ten nowy narybek do szkółki trenera Jankowskiego nabywać, więc świetna okazja, żeby spotkać się, porozmawiać, zobaczyć, jak to wygląda od środka. Będzie również wiele aktywności z organizacjami pozarządowymi leszczyńskimi NGO, również wiele atrakcji dla dzieci, koncerty, muzyka, więc już można ten piątek zacząć bardzo szybko, bo od 19, a wtedy od 20.30 start do pierwszego wyścigu. I ci kibice, którzy jeszcze nie mają biletów, to zachęcam do kupowania przez internet tych wejściówek, bo to jest bardzo ważne. Te wejściówki internetowe są tańsze o 5 zł niż te sprzedawane stacjonarnie przy kasach czy w Galerii Leszno, więc tutaj taki ukłon, bo to jest rozwiązanie logistyczne i dla nas, i dla kibiców bardziej komfortowe kupić te wejściówki przez internet. Ich nie trzeba wtedy drukować. Można pokazać w smartfonie swoim tą wejściówkę i tu jest najmniejszy problem, więc zachęcamy przez internet, aby kupować te bilety. No i chyba to wszystko z tych najważniejszych organizacyjnych spraw. Jest z nami też jeden z podstawowych juniorów leszczyńskich Byków, Antoni Mencel. Kibice bardzo liczą na punkty, zwłaszcza młodzieżowców. Twoje i Damiana Ratajczaka, to jest taki dodatkowy stres dla was? No myślę, że przed pierwszym meczem, pierwszy mecz dzisiaj będzie w tym sezonie Ekstraligi, więc no na pewno gdzieś ten stresik na początku meczu na pewno się pojawi, byle on nie był za mocny, żeby nas nie sparaliżował, ale ten stres też jest potrzebny i na pewno z Damianem dzisiaj będziemy chcieli jak najmocniej pomóc drużynie, żebyśmy odnieśli sukces. W środę był ostatni trening przed tym piątkowym meczem na Stadionie Smoczyka. Jak ty czułeś się na treningu? Co udało się jeszcze przetestować? Czy masz już tak na 100% odstawione silniki, że dziś na tym pojadę? No tak, no trenowaliśmy bardzo, bardzo ciężko we wtorek i w środę i myślę, że już każdy doszedł do tam gdzieś do jakiegoś takiego punktu ze swoimi silnikami i na pewno wszyscy są dobrze spasowani do dzisiejszego toru, więc jesteśmy dobrej myśli. 6552955529, jak zwykle FOG-u Unia Leszno ufundowała 3 podwójne wejściówki na to dzisiejsze spotkanie. Pierwszy telefon tradycyjnie dla kibiców spoza Leszna i w naszym konkursie można wygrać tylko raz. Wejściówki do odbioru w siedzibie naszej redakcji przy ulicy Sienkiewicza 30A już od zaraz. Prosimy o telefony kibiców spoza Leszna na początek. Spoza Leszna. 6552955529 do wygrania. Podwójne zaproszenie na, myślę, że arcyciekawy pojedynek, no i przede wszystkim długo wyczekiwany, bo pierwszy w tym sezonie pomiędzy FOG-ą Unią Leszno a częstochowskimi Lwami. Ten mecz dziś na Stadionie Smoczyka o godzinie 20.30. Halo, halo? A, dzień dobry, witam was. Witamy, a skąd do nas dzwonisz? Oczywiście Jarosław Złoniewa. Złoniewa, tak? No, to oczywiście, witam was serdecznie i trzymam kciuki dzisiaj
Dziękujemy. Za wygraną. My też trzymamy kciuki, żebyś wygrał to podwójne zaproszenie. Łoniewo to tak... Mam nadzieję, że się uda. Łoniewo to też taka troszeczkę żużlowa miejscowość. Tak, oczywiście. Toromisz też pochodzi z Łoniewa, więc będzie dobrze. Tak, Zbigniew Krakowski z Łoniewa, były zawodnik Leszczyńskich Byków, kolega Szarawicz, Falubazu Zielona Góra. Który numer pytania od 1 do 5? Od 1 do 5? No poproszę pierwsze pytanie. Proszę podać nazwiska wszystkich obecnych żużlowców FOGO Unii, którzy kiedyś startowali w barwach Włókniarza Częstochowa. Na pewno był to Smektała. Tak. I kto jeszcze? I Grzegorz Zęgota. Grzegorz Zęgota, tak. W 2012 roku Grzegorz Zęgota, krótko, ale tak, startował. Ale jakiś tam smaczek właśnie częstochowski miał. Jakiś smaczek częstochowski miał, nie wiem czy częstochowską kiełbasę, czy tego, ale jakiś smaczek miał. Kto wygrał? Imię tylko na Jarosław z Łoniewa. Tak. Imię znamy, nazwisko podasz Grzegorzowi. Wejściówki do odbiorów w siedzibie naszej redakcji przy ulicy Sienkiewicza 30A już od zaraz. Czy miałeś bilet na to dzisiejsze spotkanie, czy jeszcze nie? No wie pan co, no jeszcze się wstrzymywałem. Czekałem właśnie na ten konkurs, udało się, no, jestem proszę. Zadowolony. Na pewno bym się zjawił na tym stadionie. Ale oczywiście kogoś zabierzesz. Aby trzymać kciuki za wygraną i chłopaki, dajcie tam czadu dzisiaj. Z kim wybierzesz się na ten mecz? Kolegę zaproszę. No, samochód czteroosobowy, to jeszcze przynajmniej to jeszcze dwie osoby możecie zabrać z sobą. O Jezu, ze spokojem, rowerami dojedziemy jak będzie trzeba. Czy jakieś pytanie do naszych gości? No nic, zatrzymam kciuki i oby ten sezon był bez kontuzji. Walczyć. Dziękuję bardzo. Z kontuzji, dziękujemy. Jarosław z żużlowego Łoniewa, pierwszym triumfatorem naszego konkursu, wygrał podwójne zaproszenie na dzisiejsze spotkanie ufundowane. Oczywiście zaproszenie przez FOGO Unieleszno. Rafał, jak czuje się Janusz Kołodziej przed tym dzisiejszym spotkaniem? No bo wiemy, że tych znaków zapytania było bardzo, bardzo dużo. Janusz, w związku z tym, że nie wystartował w finale Mistrzostw Polski Park Klubowych i tam było przedstawione zwolnienie lekarskie, zgodnie z regulaminem nie może 10 dni po tej dacie startować w żadnych innych zawodach. Tutaj było opisane odstępstwo od reguły do Ekstraligi i został Janusz oddelegowany na badania do niezależnego lekarza. Tam po tych badaniach środowych było wszystko ok, został dopuszczony do startu, więc i to też powtarzał Janusz, że na motocyklu odczuwa gdzieś tam lekki ból, ale ten dyskomfort jest na tyle mały, że może spokojnie dzisiaj rywalizować na torze i wspomóc drużynę FOGO Unileszno i bardzo proszę właśnie kibiców, chociaż nie trzeba prosić, bo wiemy, że Janusz tutaj w Lesznie darzy się dużą sympatią wśród kibiców o naprawdę głośny doping dla Janusza, bo śmiem twierdzić, że Janusz Kołodziej powoli wyrasta na legendę tego klubu i w wielu sytuacjach i pomaga drużynie jako kapitan, ale również pomaga wielu właśnie młodzieżowcom, czy i angażuje się w inne aktywności klubu, codzienną nawet pracą, więc chciałbym, żeby każdy zawodnik tak angażował się w życie klubu jak Janusz Kołodziej. Antek, a wam zawodnikom spadł kamień z serca, jak dowiedzieliście się, że Janusz jednak pojedzie w tym dzisiejszym spotkaniu? No na pewno tak, no Janusz na pewno jest bardzo wartościową osobą w naszym składzie i jest przede wszystkim kapitanem i no na pewno spadł nam kamień z serca, że Janek pojedzie i nam pomoże. Mówiliśmy o dopingu, mówiłeś, że oby ten doping, oby ta atmosfera stadionu, miejmy nadzieję, że mocno wypełniony kibicami, ten stres spowodowany może was sparaliżować, ale może też w drugą stronę, może być takim pozytywnym bodźcem. No tak, no na pewno dużo kibiców, którzy przychodzą nam kibicować, na pewno też motywuje, bo jeździmy przede wszystkim też dla kibiców, żeby dawać im frajdę z tej jazdy i pokazywać fajne ściganie, więc na pewno duża liczba kibiców też działa motywująco. 6-5-5-2-9-5-5-2-9, teraz kategoria Open. Pierwsze pytanie już zostało podane na antenie i podana została poprawna odpowiedź. Czekamy na kibiców i z Leszna, i spoza Leszna. Żużlowe Łoniewo już ma wejściówkę. Przypominam, podwójne wejściówki ufundował klub FOGO Unia Leszno. Halo, halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, który numer pytania?
Piąte. I piąte pytanie, już sprawdzam. No, takie lustrzane odbicie troszeczkę, bo który z byłych zawodników Fogołuni Leszna startuje obecnie we Włókniarzu Częstochowa? Michelsen? Tak, Mikkel Michelsen startował w latach 2013-2014. Duńczyk powędrował bodajże chyba wtedy do Ostrowa, czy ten tam, Gdańska? Albo, nie, no, w każdym razie zwiedził kilka klubów i trafił w końcu summa summarum do Włókniarza Częstochowa. Gratulujemy tej żużlowej wiedzy. A kto wygrał wejściówkę? Marcin. Nazwisko poza anteną, a Marcin skąd? Z Leszna? Z Lipna. Lipna. Czy masz jakieś pytania do naszych gości? Nie, no jeżeli Janusz jest zdrowy, no to myślę, że poradzimy sobie. Będzie pewnie ciężki mecz, ale no będziemy kibicować i miejmy nadzieję, że stawiam 48-42. Dla nas oczywiście. No i bierzemy w ciemno. Wszyscy się śmieją tutaj, biorą to w ciemno, ten wynik. Marcinie, bilet do odbioru w siedzibie naszej redakcji, to podwójne zaproszenie przy ulicy Sienkiewicza 30A już od zaraz. Też z kolegą jak Jarosław z Łoniewa, czy... Znaczy na pewno syna wezmę, kolega też się wybiera, mieliśmy z większą ekipą, więc no trochę zaoszczędziłem. Koleżanek i bierze. To zapraszamy. Żona w domu. Zapraszamy oczywiście na stadion Smoczyka, a wcześniej oczywiście do siedziby naszej redakcji przy ulicy Sienkiewicza 30A po te wejściówki. Rafale, pogoda... Pozdrawiam i miłego kibicowania wszystkim życzeń. Również i czekamy na to, żeby ten wynik twój się sprawdził. Może jeżeli będzie 48-42, to Marcinowi jakiś specjalny prezent ufunduje Fogołunia Leszna. Pomyślmy oczywiście. Unia została do tablicy, zobaczymy jak to będzie. Sprawdzimy. Tak, jeszcze mam informację dla kibiców, bo proszę nas dzisiaj szukać gdzieś na ulicach miasta Leszna. Będziemy tam jeździć naszym busem klubowym i będą do wygrania jeszcze bilety i rozdawane będą flagi, więc gdzieś tam na mieście proszę nas szukać. I jeszcze taka nowa inicjatywa w tym sezonie na sektorze rodzinnym. Dzieciaczki będą miały takie specjalne kartki, gdzie będą zbierane co mecz pieczątki. Jeżeli ktoś uzbiera komplet pieczątek z meczów domowych Fogołuni Leszno przez cały sezon, to na koniec roku będą do wygrania bardzo ciekawe nagrody. Antoni, tak się złożyło, że jeżeli chodzi o juniorów w Ekstralidze, to kilku już zestarzało się w tym sezonie, już nie są juniorami, to chociażby czy Kacper Pludra, czy Bartłomiej Kowalski, czy Mateusz Ćwierdak. Wielu mówi, że właśnie ten duet leszczyński, Antoni Mencel, Damian Ratajczak, do tego jeszcze Hubert Jabłoński, może być takim języczkiem uwagi, może właśnie przeważać szale zwycięstwa na stronę leszczyńskich Byków, no bo jednak wy macie takie, patrząc wiekowo chociażby i po startach, ile lat już startujecie, największe żużlowe doświadczenie? No myślę, że na pewno nie mi to oceniać. Na pewno będziemy robić wszystko, żeby prezentować się jak najlepiej na tych wszystkich meczach i będziemy ciężko pracować, żeby być tymi najlepszymi, więc ciężko mi tak stwierdzić. Nad czym pracowałeś w tym sezonie przygotowawczym? Bo Damian Ratajczak mówił nawet dzisiaj u nas w radiu, że wiadomo, piętą achillesową Damiana starty, no i tu z trenerem Rafałem Okolnieckim spędził mnóstwo czasu na tym momencie startowym, na poprawie tego momentu. A ty? No ja na pewno gdzieś tam też trenowaliśmy starty z trenerem Rafałem i też cały czas pracuję troszkę nad jazdą na dystansie, bo zdarza jeszcze się kilka błędów i chcę po prostu to wyeliminować, żeby być szybszym. Tyle Antoni Mencel, 65529, ostatnie podwójne zaproszenie do wygrania. Czekamy na kibiców. Pierwsze i piąte już. Halo, witam serdecznie. Dzień dobry. Skąd do nas dzwonisz? Z Grunówka. Z Grunówka, kategoria... Leszek z Grunówka. Oczywiście może być jak najbardziej. Pierwsze i piąte pytanie już zostało na antenie odczytane i rozwiązane. Który ty numer wybierasz? Trzy. Numer trzy. Kiedy ruszają rozgrywki Ekstraligi U24 i kto będzie pierwszym rywalem leszczyńskich Byków? Nie mam pojęcia. No trudno, ale możesz kogoś pozdrowić, możesz zapytać o coś. Zielona Góra. Nie, niestety nie. Może chcesz jakieś pytanie zadać naszym gościom?
Kiedy będzie pierwszy mecz u 24? Nie mam pytań ogólnie. Dobrze, ale widzimy się na stadionie, rozumiem dzisiaj. Tak, oczywiście widzimy się. Pozdrawiamy Gronówko. 6552955529. To pytanie przechodzi na następną osobę. Czekamy. Zawsze jakieś takie trudne pytanie gdzieś się znajdzie. No właśnie, to może być trudne pytanie. Właśnie. Ale umówmy się, jest internet. Halo, halo? Tak, słucham, słucham. Mamy przeczytać jeszcze raz pytanie? Słyszałem. Tak? Jedziemy z Częstochową 23 kwietnia. Brawo. Super, o 17 oczywiście rozgrywki. Dokładnie. U24, a kto wygrał podwójne zaproszenie? Maciej. Maciej, skąd? Halo, halo? Z Leszna. Z Leszna, Macieju, będziesz miał blisko, miejmy nadzieję, do siedziby naszego radia, wejściówki do odbioru już od zaraz. Nazwisko prosiłbym, żebyś Grzegorzowi podał poza anteną. A masz jakieś pytania do naszych gości? No, żeby dali dzisiaj dużo gazu i trzeba wygrać mecz 4-8, 4-2 do przodu. Następny, który podaje ten sam wynik. Rafał się uśmiecha, może jakaś nagroda specjalna. Będzie dobrze. Trzymać gaz, chłopaki. Dziękujemy bardzo. Jeżeli będzie 4-8, 4-2 dla leszczyńskich byków, to tutaj widzę, że Rafał chyba coś przygotuje. Jeżeli wygramy, to przygotujemy. Dla Marcina i Macieja, bo taki wynik typowali. Tak jest. I to tyle w naszym kwadransie żużlowym, który bardzo szybko minął. Gratulujemy tym, którzy wygrali podwójne zaproszenia. Przypomnę, że państwa i naszymi gośćmi byli jeden z podstawowych juniorów leszczyńskich byków, Antoni Mencel. Dziękuję bardzo. I przedstawiciel FOGO Unii Leszno, Rafał Dobrowolski. Dziękuję i bardzo prosimy, żeby nie zostawiać wejścia na stadion na ostatnią chwilę, bo dzisiaj będzie nas dużo na stadionie, więc żeby wszyscy zdążyli na ten start pierwszego biegu 20:30. Przypominam, że rzeczywiście pogoda idealna. Tu nic nie stoi na przeszkodzie, jeżeli chodzi o rozegranie tego spotkania.